Cześć, witajcie się na moim kanale, będzie ubieranie oto tej pięknej, pięknej choinki. Ona już jest trochę ubrana, mamy tutaj na przykład łańcuch, no i światełka. W dzisiejszym odcinku, tak włączymy już trochę lampę, będziemy zakładać bombeczki. LEDowe już są puste, i włączyłem już to na główkę. Naprawdę jest mega. Jestem Lekopel i zapraszam was do oglądania. Mam nadzieję, że będzie to... Dobra, już się szykujemy. Najpierw zaczniemy od tego, będziemy głównie obierać tą stronę, bo przecież to głównie chodzi o to. Ustawię nadzieję na taki. Ona no się zmieniać, ustawię za później na stałe. No dobra, widzimy się po zawieszeniu pierwszego takiego kartonika, bo masz 2 po 20, po 10 sztuk, to mamy łącznie 20 sztuk. Pierwsze opakowanie już poszło. No i pokażę wam mój efekt. Jak na razie choinka wygląda o tak, jest naprawdę mega. No i bierzemy się za drugie pudło. O, tu właśnie tuci. I te bombki są najfajniejsze, od takie błyszczące, naprawdę. Drugie tem, czy tem się najmniej podobają. Ale też spoko. No i widzimy się już za chwilę. Tyłu nie dokoruję. Dotąd będę się dekorował. Gdzieś dotąd. Tutaj i tutaj. Z tyłu tam nie dekorujemy. Przez tył tylko muszą być. I choinka jest już gotowa. Całe 20 bombek poszło, gwiazda, czy jak ten czubek się mówi. 100 lampek, choinka oczywiście, no i nasz przedłużacz, zaufany. Ładna tutaj nóżka, kolego oczywiście sam montował. Dobra, pomagał rozmontować. I są trzy rodzaje bombek. Taka, taka i taka. Bardziej mi się podoba ta. Ta. Potem i na koniec ta. Teraz pokażę wam całą choinkę. I jeszcze jedno ujęcie. A więc dzięki wam, że byliście przy mnie z ubieraniem choinki. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie komentarz. Widzimy się w kolejnym dniu vlogmasów. A dzisiejszy dzień vlogmasów to był 11 dzień vlogmasów, bo może jest dziś 13. Dzięki wam i siema!